Pani premier, w imieniu zuchów, harcerzy i instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego chcielibyśmy przekazać betlejemskie światło pokoju. Światło to po raz 30 zostało rozpalone w grocie narodzin Chrystusa, po raz 26 dotarło do Polski. Wędruje po świecie razem z dobrą nowiną narodzin Chrystusa, zwiastuna pokoju. Dla nas tegoroczne betlejemskie światło pokoju niesie z sobą przesłanie. Odważnie twórzmy pokój. I pewnie możemy się zastanowić, co tak młodzi ludzie, jak ci, którzy są dzisiaj tutaj w kancelarii, mogą w tej materii zrobić. Mogą bardzo wiele, bo pokój zaczyna się w nas, zaczyna się w naszym sercu w stosunku do drugiego człowieka. Tak naprawdę od tego, czy umiemy reagować, pomagać, czy jesteśmy bierni, zależy przyszłość nasza. I z tym przesłaniem chcemy się zmierzyć w najbliższym roku. Dziś betlejemskie światło pokoju przekaże pani premier 11-letnia Natalka z drużyny działającej w Szczepie Tęcza przy Instytucie Głuchoniemych. I to właśnie w języku migowym było hasło tegorocznego betlejemskiego światła pokoju. Odważnie twórzmy pokój. Harcerka Natalia Litwa przekazuje betlejemskie światełko pokoju pani premier. Szanowna pani premier, bardzo prosimy o zabranie głosu. Szanowni państwo, państwo ministrowie, drodzy goście, harcerze, karniowiaczki, bardzo dziękuję, że jesteście dzisiaj tutaj z nami. To jest szczególny dzień, bo mówimy już o Bożym Narodzeniu, mówimy o światełku pokoju i bardzo dziękuję za to światło, które przynieśliście tutaj do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, dla polskiego rządu. Ale spotykamy się też w dniu szczególnym, o którym nie sposób dzisiaj też nie przypominać. Spotykamy się 13 grudnia. To był dzień dla polskiej historii, dla nas wszystkich, który niesie ze sobą właśnie to przesłanie, o którym powinniśmy mówić, a które tak pięknie wybrzmiało również w tych słowach, które przed chwilą padły, że nie ma droższej, cenniejszej rzeczy ponad pokój, ponad ojczyznę i ponad wspólne dobro. I światło betlejemskie, Boże Narodzenie jest właśnie takim czasem, kiedy mówimy o pokoju, kiedy mówimy o solidarności, o wzajemnym poszanowaniu siebie. Pytanie jest tylko takie, czy to światło betlejemskie cały rok nam świeci, czy tylko w tych szczególnych dniach. I musimy zrobić wszystko, aby świeciło przez cały rok i żeby świeciło dla każdego. I to jest obowiązek rządu, żeby sprawiać, by wszyscy polscy obywatele żyli godnie, byli bezpieczni i by każdemu to światło pokoju i szczęścia przez cały rok świeciło. I dziękuję wam za to, że jesteście tutaj dzisiaj z tym światłem, że przynieśliście nam, mówicie o dobrej nowinie, przypominacie nam o tym, to, co jest co jest najważniejsze. I właśnie dzisiaj, 13 grudnia, musimy pamiętać, że najważniejszą, najcenniejszą sprawą dla nas wszystkich jest właśnie pokój, jest właśnie to światło betlejemskie, nadzieja, miłość, wzajemne poszanowanie się i nasza ojczyzna. I szczęście i bezpieczeństwo wszystkich obywateli, tych najmniejszych, tych większych i tych najstarszych. To jest obowiązek nas wszystkich, byśmy dbali o to dobre wspólne. 13 grudnia trzeba o tym mówić, trzeba o tym przypominać, trzeba mówić też, jesteśmy politykami rządzący, że naszym obowiązkiem, obowiązkiem polityków jest dbać o dobro wspólne i nie interesy polityczne, ale właśnie interesy narodu i ojczyzny powinny zwyciężać. Tym się kierujemy, polski rząd, rząd Prawa i Sprawiedliwości, tym się kieruje i chcemy to betlejemskie światło zanieść do każdego polskiego domu. Dziękuję wam jeszcze bardzo raz serdecznie za to, że jesteście dzisiaj tutaj z nami. Dziękuję za te kolędy i za to światło, które nam przynieśliście. Dziękuję bardzo.